Witajcie po dłuższej przerwie. W dwóch ostatnich odcinkach poruszaliśmy tematykę związaną z przygotowaniem otworu do gwintowania. Omówiliśmy narzędzia pomagające precyzyjnie spozycjonować otwór, czyli nawiertaki, oraz sposób doboru i używania samych wierteł. Dzisiejszy materiał poświęcimy narzędziom do ostatniej operacji, niezbędnej przed gwintowaniem, czyli do fazowania lub pogłębiania otworu. Generalnie wyróżniamy trzy rodzaje, nazwijmy to wykończenia otworu. Pierwszym z nich jest faza, czyli delikatne stożkowe załamanie krawędzi. Po zastąpieniu ostrych krawędzi usunięciem zadziorów pełni bardzo ważną funkcję osiowego naprowadzenia gwintownika. W pierwszym kontakcie narzędzia z materiałem niweluje ona niedokładności związane z nieidealnym mocowaniem gwintownika i jego biciem osiowym. Drugim wariantem jest pogłębienie stożkowe. To nic innego jak głęboka faza, pozwalająca na ukrycie stożkowego uba śruby w ogłębieniu, by nie wystawał ponad płaszczyznę. Trzecia postać to pogłębienie walcowe. Podobnie jak w poprzednim wypadku, pozwala na ukrycie uba śruby. Z tą różnicą, że stosuje się je do śrub z ubami walcowymi. Pierwsze dwie wspomniane operacje, czyli fazowanie i pogłębianie stożkowe, zwykle wykonuje się przy pomocy pogłębiaczy stożkowych, zgodnych z normą DIN 335. Należy dobierać je, mając na uwadze kąt wierzchołkowy, który musi zgadzać się z kątem stożka uba śruby. Najczęściej jest to 90 stopni, ale zdarza się również 60 stopni. Narzędzia tego typu z naszej oferty produkowane są z kobaltowej stali szybkotnącej HSSE. Gatunek ten pozwala na obróbkę większości materiałów konstrukcyjnych. Pogłębiacze linii X dodatkowo powlekane są powłoką TN2, znacznie zwiększającą trwałość ostrzy. Do najbardziej wymagających materiałów, jak stale nierdzewne czy ulepszane cieplnie, zalecamy linię Master w powłoce TS. Otwory w materiałach zahartowanych oraz żaroodpornych pogłębiamy pogłębiaczami węglikowymi. Należy tu pamiętać o bardzo stabilnym mocowaniu narzędzia i detalu. W przypadku wystąpienia drgań na węglikowych ostrzach mogą pojawić się wykruszenia. Na maszynach CNC świetnie sprawdzą się fazowniki węglikowe. Ich głównym zastosowaniem jest fazowanie krawędzi, a największą zaletą możliwość pracy nie tylko w osi otworu, tak jak pogłębiacz, lecz w każdym kierunku. Umożliwia to obróbkę krawędzi o dowolnych kształtach oraz otworów o nieograniczonym zakresie średnic. Najpopularniejszym narzędziem do pogłębień pod walcowe łby śrub są pogłębiacze walcowo-czołowe z pilotem stałym według DIN 373 ze stali szybkotnącej HSS. Pilot, czyli część prowadząca we wcześniej wykonanym otworze, ułatwia osiowe utrzymanie pogłębiacza podczas pracy na wiertarkach i maszynach konwencjonalnych oraz stabilizuje jego pracę. Takie pogłębiacze znajdują zastosowanie w obróbce popularnych stali konstrukcyjnych czy metali nieżelaznych. Dysponując stabilną maszyną numeryczną, możemy takie pogłębienia wykonywać frezem czpieniowym. Podobnie jak w przypadku fazownika, nie będzie ograniczać nas średnica otworu ani pogłębienia, a dobór odpowiedniego freza umożliwi także obróbkę trudniejszych materiałów. Przedstawione rozwiązania są dość uniwersalne, lecz wiążą się z wykorzystywaniem dodatkowego narzędzia. Jeśli optymalizujemy seryjny proces gwintowania na maszynie numerycznej i zależy nam na każdej sekundzie, wówczas możemy skorzystać z węglikowych wierteł stopniowych X-Drill. Są to narzędzia o stopniowanej części roboczej. Pierwsza część o mniejszej średnicy wykonuje otwór pod gwint. Druga część go pogłębia lub fazuje. Warianty o najczęściej wykorzystywanych wymiarach prezentuje nasz katalog, ale wykonujemy także warianty specjalne według wymagań klienta. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Pamiętajcie, aby komentować, subskrybować nasz kanał oraz zadawać pytania, na które my z chęcią odpowiemy. Taka interakcja z naszymi widzami bardzo nas cieszy. Być może w przyszłości przygotujemy Q&A. Dajcie znać, co o tym myślicie. Do zobaczenia.